W nowym sezonie projektanci zapominają o quiet luxury i stawiają na bardziej odważne looki. Nie znaczy to, że wyrzucamy z szafy wszystkie klasyczne ubrania. Po prostu warto uruchomić wyobraźnię i troszeczkę zaszaleć. Dlatego przyszłyśmy do showroomu Pret-a-Porter PR, gdzie pokażemy Wam trzy najważniejsze trendy na jesień w kilku stylizacjach. A te trendy to garnitury, rozkloszowane spódnice i futra, oczywiście sztuczne. Na pierwszy ogień bierzemy garnitur. Tej jesieni króluje warstwowość, także w odniesieniu do garniturów. Kamizelka, marynarka, spodnie, a nawet płaszcz powinny być wykonane z tego samego materiału. Na wybiegach pojawiło się też sporo zdekonstruowanych garniturów o asymetrycznym kroju. Jeżeli chodzi o poszczególne elementy garnituru, to możemy je dowolnie łączyć z innymi rzeczami z naszej szafy. Garniturowe spodnie w prążki będą świetnie wyglądały z kardiganem XXL. Taki look będzie świetny na weekend. Kobiecy styl w wydaniu retro powraca, a razem z nim rozkloszowane spódnice. Projektantów zainspirował serial Konflikt Capote contra Societa, opowiadający historię relacji słynnego pisarza Trumana Capote i gwiazd amerykańskiej socjety lat 50. i 60. Jednak na wybiegu próżno szukać grzecznych wersji rozkloszowanych spódnic. Spódnice zszyte z koła są teraz bardzo odważne, skórzane, niewykończone na brzegach, wykonane z nieoczywistych materiałów. Jeśli nawet prezentują się tradycyjnie, to zestawiamy je z nieoczywistymi górami. Mogą być to nawet bluzy z kapturem. Hitem są koszule oversize, łączone z krótkimi bolerkami. Oczywiście możemy zostać w klimacie lat 50. i do rozkloszowanej spódnicy założyć grzeczny sweterek. Jeśli jednak na niego się decydujemy, podkręćmy cały look mocnymi dodatkami. Naszyjnik XXL, odważne buty albo nowoczesna, ciekawa torebka będą świetnym dopełnieniem całej stylizacji. Jutro będzie futro. Oczywiście sztuczne, to podstawa. Naturalne to dziś absolutne modowe faux pas. Futra dosłownie opanowały wybiegi. Nie ma tu miejsca na skromność. Są szalone, przeskalowane, często sięgają do ziemi. Jeśli lubisz maksymalizm w modzie, możesz zaszaleć z futrzanym lookiem. Projektantów zainspirował film Hustlers z Jennifer Lopez. Bardziej ekstrawaganckiej wersji futra nie znajdziecie. Jeśli futrzany look to dla Ciebie za dużo, opcje są okrycia jedynie wykończone futrem. Prezentują się szykownie, elegancko i na pewno doskonale sprawdzą się na co dzień do biura. A teraz czas na trzy zaskakujące przyboje sezonu. Numer 1 – skórzany kapturoszalik. Jak go nosić? Do puchowej kurtki bez kaptura albo do wełnianego płaszcza ze stójką. Numer 2 – zegarek z nieprzezroczystą tarczą. Jak go nosić? Jak bransoletkę, szczęśliwi czasu nie liczą. Numer 3 – długie rękawiczki. Jak je nosić? Z peleryną lub do swetra z szerokimi rękawami.